Gratuluję, wspaniała robota. Właśnie ukończyliśmy poziom A2.2, ostatni poziom zaawansowania z podręcznikiem Powaj, ostatni poziom zaawansowania na poziomach A, czyli podstawowych poziomach języka norweskiego. Teraz większość gramatyki jest już za nami. Na poziomach B1, B2 ta gramatyka, której już się nauczyliśmy, jest rozwijana, przypominana, sprawdzana w różnych innych kontekstach i porównywana również z nowym słownictwem, nowymi tematami bardziej złożonymi myślami, które chcemy wyrazić, natomiast większość gramatyki już za nami, więc naprawdę możemy się cieszyć w związku z tym, że jeżeli opanowaliśmy to, co działo się do tej pory, to znaczy, że naprawdę, naprawdę jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby już być bardzo niezależnym użytkownikiem języka norweskiego. Co przed Tobą? Przed Tobą wybór tego, w jaki sposób chcesz kontynuować naukę. Na tym etapie zaawansowania możesz w dużej mierze uczyć się samodzielnie, przypominać sobie tematy, które pojawiły się wcześniej oraz opanować gramatykę, którą już masz w kieszeni. Bardzo zachęcam do tego, aby bardzo dużo pisać, pisać prac pisemnych na różne tematy, na przykład odpowiadać na pytania albo problematykę, które pojawiają się w gazetach, tak aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Norwegii i w jaki sposób chcielibyśmy o tym opowiadać. Oraz oczywiście zachęcam do tego, aby kontynuować naukę z nami. Na tym poziomie B1, B2 najlepszy sposób na naukę to sposób grupowy albo sposób bezpośrednio z lektorką, gdzie już będziemy w stanie prowadzić autentyczne rozmowy w języku norweskim, gdzie będziemy w stanie również. Dostać bezpośredni feedback, jeśli chodzi o prace pisemne i przede wszystkim, właśnie gdzie będziemy rozwijać naszą umiejętność prowadzenia konwersacji. To jest to, co jest dla nas w tej chwili najważniejsze: tworzenie języka norweskiego. Mamy już narzędzia do tego, aby tworzyć język, teraz musimy faktycznie zacząć aktywnie go tworzyć, tak aby być w stanie spontanicznie rozmawiać na różne tematy, e, które pojawiają się w naszym życiu codziennym. E, nasze kursy B1B2 możecie znaleźć na stronie kursy.norweskiej.com norweski-dla-polaków.no. Tam wypisane są wszystkie nasze kursy grupowe rozpoczynające się w najbliższych turach. Tam również możecie znaleźć szczegóły kursów indywidualnych z lektorkami. Oczywiście, jeżeli mielibyście jakieś indywidualne potrzeby, możecie kontaktować się bezpośrednio z nami na nasz adres e-mail, który dostępny jest na naszych stronach. Jest to m.in. biuro małpan norweski dla Polaków.eno. Tam możecie kontaktować się z nami, zadawać pytania i dowiadywać się, w jaki sposób moglibyście uczyć się jeszcze w przyszłości. Szczególnie jeżeli na przykład chcecie zbliżać się do jakiegoś egzaminu, to wtedy nasza dodatkowa pomoc może być Wam bardzo przydatna. Poza tym, jeszcze raz gratuluję, naprawdę świetna robota, za nami bardzo dużo pracy z gramatyką, z nowym słownictwem, z wieloma innymi materiałami. Także życzę powodzenia w dalszej nauce i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy.